Koździał szósty Wiara i przyjęcie Gdy Twoje sumienie jest ożywione przez Ducha Świętego, dostrzegasz w pewnej mierze zło grzechu, jego moc, winę oraz niedolę i spoglądasz na niego ze wstrętem. Odczuwasz, że grzech oddzielił Cię od Boga, że znajdujesz się w niewoli mocy zła, im bardziej usiłujesz wydostać się z niej, tym bardziej uświadamiasz sobie swoją bezradność. Twoje pobudki są zmysłowe, twoje serce jest nieczyste. Dostrzegasz, że twoje życie wypełnia egoizm i grzech. Pragniesz, aby cię odpuszczono, abyś został oczyszczony, abyś był uwolniony. Co możesz uczynić, aby wejść w harmonię z Bogiem? Być do Niego podobnym. To pokój jest tym, czego potrzebujesz: przebaczenie nieba, pokój i miłość w duszy. Pieniądze nie są w stanie go kupić, rozum nie może go wytworzyć, a mądrość osiągnąć. Nigdy nie możesz się spodziewać, że zapewnisz go sobie własnymi wysiłkami. Lecz Bóg. Oferuję go Tobie jako dar, bez pieniędzy i bez płacenia, z księgi Izajasza. Będzie należał do Ciebie, jeśli tylko wyciągniesz swoją dłoń i obejmiesz go. Pan mówi: Gdyby Wasze grzechy były czerwone jak szkarłaty, jak śnieg zbieleją, gdyby były czerwone jak purpura, staną się jak wełna, z księgi Izajasza. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Z księgi Ezechiela. Wyznałeś swoje grzechy i w sercu porzuciłeś je. Postanowiłeś dać siebie Bogu. Teraz udaj się do Niego i poproś, aby obmył twoje grzechy i dał ci nowe serce. Ponadto uwierz, że to uczyni, ponieważ obiecał. To jest lekcja, której Jezus uczył, będąc na ziemi, że musimy wierzyć, iż otrzymamy ów który obiecuje nam Bóg i że należy on do nas. Jezus uzdrawiał ludzi z chorób, gdy mieli wiarę w Jego moc. Pomagał im w rzeczach, które mogli widzieć. W ten sposób wzbudzając ich zaufanie do siebie, odnośnie do rzeczy, których nie mogli widzieć, prowadząc ich do uwierzenia w Jego moc odpuszczania grzechów. Jasno to wyraził, uzdrawiając sparaliżowanego człowieka. Abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na Ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego. Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. Z Ewangelii Mateusza. Powiedział to również ewangelista Jan, mówiąc o cudach Chrystusa. Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w jego imieniu. Z Ewangelii Jana. Z prostej relacji biblijnej o tym, jak Jezus uzdrowił chorego, możemy dowiedzieć się nieco o tym, jak uwierzyć w niego ku odpuszczeniu grzechów. Skierujmy się ku historii o paralityku przy Betesdzie. Ten biedny, cierpiący człowiek był bezradny. Nie posługiwał się swoimi kończynami przez 38 lat. Pomimo to, Jezus powiedział mu: Wstań, weź swoje posłanie i chodź. Ów chory człowiek mógłby przecież powiedzieć: Panie, jeśli mnie uzdrowisz, okażę posłuszeństwo Twojemu słowu. Lecz nie on uwierzył słowu Chrystusa. Uwierzył, że został uzdrowiony i natychmiast dokonał wysiłku. Stanowiło to jego wolę, aby chodzić, i chodził. Postąpił zgodnie ze Słowem Chrystusa, a Bóg udzielił mocy, został uzdrowiony. W podobny sposób ty jesteś grzesznikiem. Nie jesteś w stanie dokonać pojednania za swoje minione grzechy. Nie możesz zmienić serca i uczynić siebie świętym. Lecz Bóg obiecuje dokonać tego wszystkiego dla ciebie. Poprzez Chrystusa. Okazujesz wiarę tej obietnicy. Wyznajesz swoje grzechy i oddajesz siebie Bogu. Masz wolę, aby mu służyć. Gdy tak postąpisz, równie pewnie Bóg spełni względem ciebie swoje słowo. O ile wierzysz tej obietnicy, wierzysz, że cię odpuszczono i że zostałeś oczyszczony. Bóg dostarczy fakty. Zostaniesz uzdrowiony tak samo, jak Chrystus udzielił mocy paralitykowi, aby chodził. Gdy ten człowiek uwierzył, że został uzdrowiony. Tak jest, jeśli w to wierzysz. Nie czekaj na wrażenie, że zostałeś uzdrowiony, lecz powiedz: Wierzę w to. Tak jest. Nie dlatego, że mam takie wrażenie. Ale dlatego, że Bóg obiecał. Jezus powiedział: O cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Według Ewangelii Marka. Ta obietnica ma pewien warunek, że modlimy się zgodnie z wolą Bożą. Jednak to właśnie jest wolą Bożą. Aby oczyścić nas z grzechu, uczynić nas Jego dziećmi, oraz uzdolnić, abyśmy żyli świętym życiem. W takim razie możemy prosić o te błogosławieństwa, wierzyć, że je otrzymujemy i dziękować Bogu, że już je otrzymaliśmy. Stanowi to nasz przywilej, abyśmy udali się do Jezusa, zostali oczyszczeni. I ostali się wobec prawa, nie będąc zawstydzeni bądź obarczeni wyrzutami sumienia. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha, z listu do Rzymian. Odtąd nie należysz do samego siebie, zostałeś drogo kupiony. Nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni, lecz drogą, krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Z pierwszego listu świętego Piotra. Za pośrednictwem tego prostego aktu uwierzenia Bogu, Duch Święty zrodził w Twoim sercu nowe życie. Jesteś jak dziecię narodzone w rodzinie Bożej, a On, Miłuję cię tak, jak miłuję swego Syna. Teraz, kiedy już oddałeś siebie Jezusowi, nie cofaj się, nie zabieraj mu siebie, ale każdego dnia mów: należy do Chrystusa. Oddałem mu siebie i proś go, aby dał ci swego Ducha oraz zachował cię swoją łaską. Tak jak przez oddanie siebie Bogu i uwierzenie Mu stajesz się Jego dzieckiem, tak też masz w Nim żyć. Apostoł mówi, jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Z listu do Kolosan. Niektórzy wydają się uważać, że muszą przejść próbę i udowodnić Panu, że są zreformowani, zanim będą mogli zwrócić się po Jego błogosławieństwo. Jednak mogą zwrócić się po to błogosławieństwo Boże, nawet teraz. Jest konieczne, aby posiadali Jego łaskę, Ducha Chrystusa, w celu udzielenia wsparcia ich niemocom, w przeciwnym razie nie będą w stanie oprzeć się złu. Jezus Cieszy się, gdy przystępujemy do niego właśnie tacy, jacy jesteśmy, grzeszni, bezradni i uzależnieni. Możemy przyjść z całą naszą słabością, głupotą i grzesznością i upaść u jego stóp w skrusze. Stanowi to jego chwałę, aby objąć nas w ramiona swojej miłości i opatrzyć nasze rany, oczyścić nas od wszelkiej nieczystości. To właśnie tutaj tysiące osób odnoszą porażkę. Nie wierzą, że Jezus przebacza im osobiście, indywidualnie. Nie biorą Boga za słowo. Stanowi to przywilej wszystkich, którzy stosują się do tych wymagań, aby sami poznali, że przebaczenie jest obficie okazywane wobec każdego grzechu. Odrzuć podejrzenie, że obietnice Boże nie są przeznaczone dla Ciebie. Są one dla każdego pokutującego przestępcy. Siła i łaska są dostarczone przez Chrystusa, aby były przyniesione każdej wierzącej duszy przez usługujących aniołów. Nie ma tak grzesznych, aby nie mogli odnaleźć siły, czystości i sprawiedliwości w Jezusie. Który za nich umarł. On czeka, aby zdjąć z nich szaty splamione i skażone grzechem, i odziać ich w białe szaty sprawiedliwości. Każe im żyć, a nie umierać. Bóg nie postępuje z nami tak, jak postępują ze sobą ludzie w swojej ograniczoności. Jego myśli, są myślami miłosierdzia, miłości i najczulszego współczucia. On mówi, niech opuści niepobożny swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje się i do Boga naszego, gdyż jest hojnym w odpuszczaniu. Gładzę nieprawości Twoje jak oblok. A grzechy twoje, jak mgłę z księgi Izajasza. Albowiem ja się nie kocham w śmierci umierającego, mówi panujący pan. Nawróćcie się tedy, a będziecie żyć z księgi Ezechiela. Szatan jest gotów wykraść błogosławione zapewnienia Boga. Pragnie odebrać duszy wszelki promyk nadziei i każdy promień światła, ale nie wolno ci pozwolić mu, aby to uczynił. Nie dawaj posłuchu kusicielowi, lecz powiedz: Jezus umarł, abym ja mógł żyć. On mnie miłuje i nie chce, abym zginął. Mam współczującego ojca niebiańskiego, i chociaż nadużyłem jego miłości. Chociaż błogosławieństwa, których mi udzielił, zostały zmarlotrawione, stanę i pójdę do mego ojca i powiem mu, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie, i nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. To podobieństwo mówi ci, jak przyjęty zostanie tułacz. Gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegwszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go z Ewangelii Łukasza. Lecz nawet to podobieństwo, tak czułe i wzruszające, nie wyraża nieskończonej litości niebiańskiego Ojca. Pan oznajmił przez swojego proroka, Miłością odwieczną umiłowałem Cię, dlatego przyciągam Cię w swej łaskawości, z księgi Jeremiasza. Gdy grzesznik znajduje się jeszcze daleko od domu Ojca, trwoniąc swój majątek w obcym kraju, serce Ojca tęskni za nim, a każde obudzone w duszy pragnienie, aby powrócić do Boga, jest tylko czułym nawoływaniem Jego ducha. Zabiegającym, błagającym i pociągającym tułacza do serca miłości jego ojca. Czy w obliczu owych kosztownych obietnic Biblii możesz ustąpić wątpliwości? Czy możesz uwierzyć w to, że gdy nieszczęsny grzesznik pragnie powrócić, pragnie porzucić grzechy? Pan surowo odmówi mu przystąpienia do swoich stóp w pokucie? Precz z takimi myślami. Nic nie może bardziej zaszkodzić twojej duszy, niż przyjęcie takiego pojęcia o naszym niebiańskim ojcu. On nienawidzi grzechu, ale miłuje grzesznika i oddał siebie w osobie Chrystusa, aby wszyscy, którzy zechcą, mogli być zbawieni i mieli wieczną błogość w królestwie chwały. Jaki silniej przemawiający albo czulszy język mógłby być użyty od tego, który on wybrał, aby wyrazić w nim miłość do nas? On oznajmia. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę, z księgi Izajasza. Spójrz w górę, ty, który wątpisz i drżysz, gdyż Jezus żyje, aby się wstawiać za nami. Dziękuj Bogu za dar jego drogiego syna i módl się o to, aby jego śmierć za ciebie nie była daremna. Duch Zaprasza Cię dzisiaj, przyjdź z Twoim całym sercem do Jezusa i możesz domagać się Jego błogosławieństwa. Gdy czytasz obietnice, pamiętaj, że są one wyrazem niewypowiedzianej miłości i współczucia. Wspaniałe serce nieskończonej miłości jest pociągnięte do grzesznika w bezgranicznej litości. Mamy Odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. Z listu do Efezjan. Owszem, tylko uwierz, że Bóg jest Twoim pomocnikiem. On chce odtworzyć w człowieku swój moralny obraz. Gdy zbliżysz się do Niego z wyznaniem i pokutą, On zbliży się do Ciebie z miłosierdziem i przebaczeniem.